parkingu Centrum Handlowego. Niedziela, 15 sierpnia 2021 roku. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Zielnej. No ale pisze, że mamy przez to rondo jechać. Jana Adamowskiego, czy jakoś tak. Rondo. Darowskiego, aha. Pomyliło mi się z Janem Dąbrowskim. Jakiś z frontu jest. Cegły budowany. A co tu dalej idę? Najdę do Łokówka, nie? No. Są schodki. Jakiś front. Chyba dzięcią na tym suchym drzewie. Włączę to tam, kupię. Całkiem nieźle. Małe, nie? Aha. Szron taki ceglany. Strata połączenia, GPS. Nie, tu jest wyjście. Okno. Drugie okno. Tam się ralika idzie? Nie. Małe. Taki szrum był tylko, ale widać, że tu jakieś odprowadzenie czegoś było. Ciekawe, czemu ta ściana tu jest taka poszarpana. Co? Czemu to służyło? Połączenie GPS jest nadal przerywane. Aha. Są jakieś podpory. Tu jest szczelnica. Zazwyczaj one były przy rzekach, przy torach, przy tego typu obiektach. Była też na dworcu w Czechowicach, Dziedzicach. Obecnie jest przeniesiona jakaś do Krakowa. Dwie tam. Tu my w zaczarowanym ogrodzie. Ja, to jest taki labirynt zrobiony na planie kwiatka. Tutaj nie wolno jeździć na rowerze. Tego też idę pieszo. Ale fajne miejsce. Jakiś park linowy, czy nie, wieża widokowa. Na bazie kwiatu zrobione. Piękne widoki. Jest ogień. Takie są ostrzyżnice, ale już było żarte. A nie, tu mi teraz nie chce. Oj, ciepło. To będzie kolejowy, nie? Co kolejowy? Słupek? O kurczę, co tam mamy? I co zje, ale ugryzione. Co? Ale to... Jeroen wie, co to za słupek jest. To nie wygląda na kolejowy. Pytanie jest takie, bo tutaj jakaś była granica polsko-niemiecko. Kauna była dokładnie. Trudno powiedzieć, co to za słupek, on mimo żadnych oznaczeń. Ola, poczciwy. Być może, że jest kolejowy, ale kolejowy raczej by miał kilometraż, nie? Albo jakiś... PKP napisane. Tak, PKP jest napisane? O, nie wiem. Nie.
nie chcę tu spać, bo się poprzy. Pytanie, czy to jest współczesny... Co, on jest jakiś strasznie pociosany. Czy to jest współczesny słupek, czy... O. Czy stary? Zobaczymy, zrobimy mu zdjęcie. Tam widać podkłady wyczepane, ale... Nie, strasznie jakiś pociosany. Trudno powiedzieć, co to jest. I słupki to są te same. Te borówki, co tu rosną. Jakieś pseudoborówki, ale kwaśne jak z topielunów. Właśnie, to są te słupki, te same. Być może, że kolejowe, bo to tam... To chyba są kolejowe. Ja, bo tu są tory. No, to mówię, że... Ja. Tu widać blazy. Czyli to będzie... To będą słupki kolejowe. Jest i wana. Tu już ich nie widać, tu jeszcze jeden jest. W zazie następny. Z pewnością kolejowe, tak. Tutaj już mamy jakąś manię słupkową. To tam idzie prosto, ale my tam dalej nie pojadymy. Chociaż tu jest jakiś chodniczek, tam można przeleć. Linia kolejowa z Olzy do Markowic, dzielnicy Raciborza. Ale widać, że nie używano. Co ciekawe, świeci się semafor. Na czerwono. A, bo tam już jest dalej normalna kolej. Używano już. Jak komu ten semafor tu się świeci, jak tu w ogóle zarośnięte w pizdu. Berzichy. I potwierdzenie, że kolejny słupek kolejowy. W kościele w Raciborzu Markowicach taki oto pomnik z pierwszej i drugiej wojny światowej. Nazwiska polskie, ale w większości niemieckie. Nie wiem, czy tu przypadkiem już nie było Niemcy. Nie wiem dokładnie właśnie. Kościół w Raciborzu Markowicach. Wiem, że granica była blisko, ale czy Markowice by należały do Niemiec? No jak na razie wszystko na to wskazuje, że ja. Tutaj mamy groby prawdopodobnie proboszczów. Ksiądz Infuad Marian Żagan, tutaj Urbański Leo, no jest napisane po łacinie Decanus Parochus Markowicensis, a tutaj jest ksiądz Aloysius Vogt, przez V pisane, Parochus, czyli prawdopodobnie też proboszcz. Tutaj mamy jakiś kapliczki, krzyż. ...1856 rok. A to jest kościół świętej Jadwigi Śląskiej w Raciborzu Markowicach. To są tylko dwie msze, 18:30. Dlatego jest zamknięte. Po prostu już zamknęli. Bunsztok. Co, nie ma mostka? No,
Nie, mostek niepotrzebny. To zjazd jest. Ale szlak idzie w lewo. A, po krzywie. Nie, tam je na drzewie w lewo. No godą ci, że w lewo. Tu pokazuje, że tam już. No wiem, ale tu nie mostek jasny. A no bo to tam będzie tak śpopka, co my ją przekraczali. No tam dwie były, nie? Obejrzymy się. Do szlaku. Kurczę, ale ta tam przez te krzoki iść? No raczej nie. Ale te dęby to tu są stare. Zapiernicze takie, potężne dęby. Lepiej jednak dróżką, bo szlak to tam przez jakieś krzoki prowadzi. Kajmy są. Łęsztok? Ja nie mówię potwierdzenie tego, że jest Łęsztok. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin. Rośliny chronione w rezerwacie Łęsztok. Rzeba Łęsztok, tu mamy taki czerwony szlak, niebieski się tutaj skończy, na jakiejś babice idzie. A tu jest platforma widokowa. Ale nie ma zaznaczonego rowerowego. Niebieski jest dotąd. Ale ruch pieszy i rowerowy. Aha, do babic. Zakaz połowu ryb. Nie wchodzić z psami, nie zrywać niczego, kwiatków. Ognia nie polić. Kupać się też nie wolno. I dreć pyska też nie wolno. W sumie to jest rezerwat, to ma być cicho. Dokładnie. My są tu gościami. W lesie my są zawsze gościami. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Rezerwat przyrody Łęsztok. Ale szlak rowerowy idzie dalej. A tutaj mamy niespodzianka. Tutaj tak skryte to oznakowanie. Jest droga świętego Jakuba, kamino.net.pl. Jakbych się tu nie podziwił, to bych tego nie uwierzył. Szlak rowerowy tu jest nieoznaczony zielony. 265. Teraz tak, jak ten godoł, oznakowanie tych kamieni, one są tak, że tu jest północ, tu jest południe, tu jest wschód, a tu zachód. No. Tak to buszkraftowy godoł. Z Karolem Okrasą jakby w lesie. Dalej mamy rezerwat Łęsztok. Taki oto piękne miejsce. Kaczuszki tu są? Kaczki jakieś. Nie są kaczki, to jakieś inne. Gęsi. Tu jest pidło. Ty, ale te lilie, one kwitły już. Ale tam widać, że jeszcze kwiatki są na liliach. Ja. A to one na biało. Myślałam, że na żółto będą kwitły. Na biało. Tam jest pełno kaczek. I fajnie, no. Pomyślę, że to jest. To jest ten czarny zesrany śląsk. Dokładnie. To jest ten czarny zesrany. Obecnie 87% zużycie 7,4% na godzinę. To jest ten czarny, smazany, zadymiony śląsk. Takie kity ludziom wciskali. No teraz już się to zmienia, no bo co rozmieni kopalni, ale Przemysł też już w ogóle upadł. Na jakąś platformę widokowo. Zakaz ruchu rowerzystów, zakaz punktu. Dupa mi do góry są. Platforma widokowo, w rezerwacie Łęsztok. Jeśli już byli. Kolorowa.
Ludzie wymyślają podtekstu. Doszukują się tych podtekstów, tak. Po to, żeby ktoś miał coś jeszcze do powiedzenia. Dokładnie tak. A kurczę, tak bulgotało coś pod zoną, bulgotało i nagle wypłynęła kaczka. Nie wiem, czy to jest kaczka. Czy czarne, nie, to nie są kaczki, to jest coś innego. Widzisz, one tak nurkują i nagle wypływają. A tylko, że nurkują całe. Może to jest jakiś kaczka. Tak, już spoko, zanurzyła się tam tylko bulgocze teraz, nie? I tak, o, ba, wypłynęło, nie? No, pojedziemy tak, jak planowaliśmy, wrócimy do Londynu, tylko jedziemy tam tu. Tam tu skoro. Bo tam zawsze mamy odbicie do domu, wiesz? Jak na rzekę wyjedziemy, to dopiero pod Kędzierzynem mamy możliwość zmiany planu. Fajny odróż. O, jakie to cisnęło. Z tego, co... To ta baba tam opowiadała, to znaczy się, że my się wychowywali w jakimś ksenofobicznym, jakimś LGBT-owskim świecie. Ja, bo bajki. Bajki mieli jakieś ksenofobiczne. Boże, święty, to za ludzie. Bolek i Lolek, nie Kubuś Puchatej, jakieś obżarstwo. Znaczy się, że my mamy od dzieciństwa mózgi po prostu zlasowane. Nie ta bajka, bo LGBT, bo jakieś tam ksenofobie. A idźcie wy w cholerę z tym. Nie, tu jest fajna drużka. Elegancka. Ludzi dość sporo. Tutaj jakiś glajzy są, ale widać, że tu chyba jakiś remont był. Na tym odcinku. No tu już bajków nie ma, bo tu już są elektryczne. Jakaś drużka, jak to widzę, nie wiadomo skąd. To idź, ale ja się tutaj na stawni tu przejadę. Ja, bo to jest chyba nędza. My tu byli, ale to już 10 roku temu będzie. Jeszcze kamery chyba wtedy widzę. Ani tej pierwszej, tej zwykłej JVC, ani tej pierwszej GoPro, ani tej co teraz. A, to będzie nędza. W sensie nazwa miejscowości, nie? Czy to jeszcze nie ma tych ręcznych, tych, te liny, nie? Mechanicznych. Na co na nastowni są, nie? To są pędnie. Pędnie, to co ta, te wajchy tak przeciepowali. To jednak dobrze to powiedział. Pędnie. Ja. Ale to jest to, co tam na nastawni stoł i tak co te klucze tam wkładał. Nie? Nie? No to o to mi właśnie chodziło. Co ten klucz tam musiał wkładać, co ten film my rozoglądali. Taki tyle chodzić musieli, nie? Nie. Nie? To jeszcze, to są inne. Aha. To są takie wajchy i one tak ciężko chodzą, tak, to musisz... Jak one są, jak są na torach, to na nastawni są takie większe. No, to o to mi chodziło właśnie. No. Czyli to jest to, mi się to tak kojarzyło. Widzę, że dwie pędnie są luźne, to chyba nie czynne. Stacja kolejowa Nędza, Bahnhof. Jak widać... Taki budynek, a w środku faktycznie nędza. Zatkane pewnie tam będzie syf, kiła i mogiła, ale peruny już nowiutkie, zrobione. Wiadomo, inna spółka kolejowo peruny, a inna spółka kolejowo dworzec. I taki mamy tego efekty. Dworzec należy do PKP Dworce Kolejowe, a perony są Polskie Linie Kolejowe, PLK. I taki mamy oto efekt. Że perony piękne, a tutaj widzicie budynki już katastrofa. Teraz pytanie, czy ją przejadymy, czy nie? Prom bezpłatnie.
jest dobra wiadomość, ale dzisiaj jest dzień ustawowo wolny od pracy, więc może być tak, że nie przejadziemy. Chyba tak. Zakaz ruchu, a więc wjazd na prom. Mam ci zamknięcie, ale mogę iść do cienia sobie. Generalnie rzecz biorąc, opolszczyzny na nie walczy. Ale to jeszcze nie jest tam opolski. Nic z tego. Nie ma szans, nie przejadymy. Dzień ustawowo wolny od pracy. Nie ma takiej opcji, nie przejadymy. Nadzielimy się tak samo jak tam. Prom Grzegorzowice. Nie ma takiej opcji. Już tak na dłuższą metę to... A na dłuższą metę to wchodzi wejście wiele, tu było wody. No, ale... Most byś miało szło wybudować. Przecież ten prom to on połowę tej rzeki zajmuje. No, dokładnie. Dokładnie. A to jest Odra. Prom w Grzegorzowicach. Wydaje mi tak tu pisze. Sytuacja jest taka, że on nie kursuje i nie sforsujemy Odry. Czerwonym jechać aż do... Tam też jakiś przyczółek jest. Tu prawdopodobnie kiedyś był most. I jeszcze, zdaje się, po tamtej stronie są pozostałości tego mostu, ale po tej stronie ponoć też coś jest. Albo może weźmiemy sobie tę łódkę i tą łódką przepłyniemy. No. Łódką by szło przepłynąć. Tak to niestety dupa. Tak, tutaj są pozostałości mostu nad Odrą w rejonie Grzegorzowic. Most został wysadzony w 1945 roku przez Wehrmacht. I prawdopodobnie tam z drugiej strony najlepiej to będzie zachowane. Zobaczymy, może tam coś będzie widać. Spróbujemy tu dojść do tego brzegu. Aha. Ale raczej nie dojdziemy. Bo tu widzę coś. Coś, co może być. To prawda, jest uschnięte, ale. Uschnięte, ale. To jest barsz. Kurczę, ale. Może tam kajdali będzie widać. Nie było widać, bo nawet ja bym na ten prom weszła, to tu było zakręt. Rzeka miała zakręt. W 45 roku Wehrmacht go wysadził. Tam są krzoki. Ale tam z drugiej strony jest więcej tego podobno. Nie mamy szczęścia. No cóż. Ale widać, że most był dość duży. No, wysoki. Z kamienia te filary są stawiane. Tam jest wysoka, jest drugoczynna. Ja. No niestety, nie zobaczymy dalszej części. Może tam jakieś zdjęcie się uda wkleić. Ale tutaj mamy ewidentnie pozostałość tego mostu. Tak przypadkiem, że kiedyś o tym czytał tutaj i dobrze, że mi się to przypomniało. Bo też dziwnym trafem ta droga je tak skręcono. No. A ona szła prosto. Ona szła prosto, tak. I tu widzisz, tu jeszcze jest jakiś beton. Zaś. A to już może wysypane był, tak? Nie. To nie jest wysypane. Ale... To nie jest drzewo. To... Tutaj to nie jest drzewo. To jest beton. To jest
Może tutaj się uda dojrzeć. Cholera, wszystko zarośnięte. Wszystko zarośnięte, tak, w tych krokach będzie. Jakby filar po prostu. Nie było liści, to byśmy to uwidzieli, ale są liście i nie uwidzimy. To musimy przyjechać zimie. Zimie przyjechać, no, można obejrzeć. A poza tym tu jest taka jedna piękna roślinka, która nas raczej do tego nie dopuści. Trochę jest uschnięto, ale pierdzielim. Nawet się nie szykuj, bo nie przejedziesz, gościu. Zapomnij. Święto jest, nie pracują. I w zawadzie tutaj mamy taki krzyż. Ja już tu kiedyś był. Jest tu napisane po niemiecku. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi, ale prawdopodobnie o epidemię cholery 1832-35. 3 lata. 3 lata, no to może i koronawirus też tyle potrzebuje. Ciekawe, ile będzie koronawirus. No, może i też tyle będzie. Typowe takie chałupy po niemieckie, już widać, że odremontowane. Header się da odpiąć nawet w starym bizonie. Tak się powinno jeździć. Zauważyłam tą tabliczkę. Ha. No. No piękne a się są. A chciałam się tak podtrzymać. Piękne się są, no. Ładne, no. Ale to są młode, żeby... Ja. Zrobimy im zdjęcie, zrobimy zdjęcie. No piękny zjeżdża, ale nie będę cię dotykać. Mamy teren Raciborza. Kanał Ulga. Raciborzu. A tam ktoś jedzie. I szlak świętego Jakuba. No, na szosie jechał po asfalcie. Ulga. To jest taka jakby odrzańska obwodnica Raciborza. Od razu od tej wody taki chłodniejszy wiatr. To jest budowa drogi z Raciborza na Pszczynę. Kanału Ulgi i budowy nowej drogi. Raciborz Pszczyna bodajże. Taki oto teren. Brama Morawska. Jedynym przez Odra. Właściwie na tą drogę. Na trochę szerszą od Iłowicy w Czechowicach. Tutaj na tym cmentarzu spoczywa 295 oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku. Cześć ich pamięci. Aż się dziwię, że to jeszcze istnieje. Oj, chyba będę musiała. Ale dość tak zachowane, to jest w renowacji nawet. Cmentarz Armii Czerwonej w Raciborzu. Opanowanie!
dzisiaj wyruszyła właśnie w diecezji opolski. Fajnie. Ksiądz idzie. No, szkoda, że nie był w tym roku. Jakiś taki pustkowia, ja tu był chyba rok temu, albo dwa roki temu. To są tu takie pustkowia, tam kaj jest miejscowość Lekartów bodajże. Tam są radary meteorologiczne i już granica czeska też niedaleko, ale dzisiaj nie radę mi dociąć. Ale jak my tak będziemy jechać, to my tam ani do 10 do tego auta nie zajadymy. A ja jutro muszę wstać o 4 rano. To nie jest dobrego. Złożę chyba gdzieś w okolicach miejscowości Lekartów. Do jakiej miejscowości jadymy? Zaraz się dowiemy. Znów i jadymy do miejscowości Wojnowice. A zobaczcie, ile tu jest balotów. Kurczę, żniwa na całego, nie? Balotów chyba tysiące. Tłumy będzie w pierun. Pamiętam, że ja tu kiedyś widział też pradziada, ale dzisiaj to będzie niemożliwe. Widzę go, ale na kamerze go nie zobaczyć. Jest pradziad. Jest. Jest, genau pradziad. Jak te skupy tam są, musicie mi zaufać. Jest tak o pół drogi wyasfaltowane, pół zostawione. Oszczędność. W Wojnowicach. A my jadniemy teraz. No, tu jest tabliczka, ale kiedyś dziad ją obrócił. No jedź, jedź, jedź. Ja wiem, że my na jakiejś stacji kiedyś byli. I to jest chyba ta sama linia. A bojowy sum. Ty, to jest używane. To jest używane, no nie są zardzewiałe. Tak, i w tym Bojanowie będziemy odbijać. Tu jest taki dupny wiatrak. Ja, no tu są takie tereny. To po prostu dużo wieje, a tu mamy relikt przeszłości. Przedwojenne łącza telefoniczne. W dobie światłowodów jeszcze coś takiego istnieje. Kościół stary, jak ci. Jeszcze po niemieckie Geweit pisało, czyli po niemieckie tereny, bo jest mniejszość niemiecko. Jakby to Jarosław powiedział, zakamuflowana opcja niemiecka. Ale ja do Niemców nic nie mówię. Ja zawsze Niemców uważałem za solidnych ludzi, robotnych. Zaś niemiecki krzyż. Zaś po niemiecku napisane wszystko. Prosto, prosto. Prosto jadymy. Świnie. Świnie kwiczą w chlebie. No jadymy cały czas prosto. Zaczął się szlak odrzański. I rzeka Psina tu płynie. Niedaleko, po prawej stronie. Tak, tu już kajś w rejonie Raciborza. Tam jest wał polderu Racibórz Dolny. Suchego polderu. O, pomału już kończymy ta nasza rajza. Jeszcze jedno tutaj jakieś picie znaleźć, bo jak widzicie pustki. Wino wypite. Nie ma kofoli, dzisiaj Pepsi. Po Cimoku. 58 km. Kończymy ta rajza. Było fajnie, super. Fajne tereny. Ale niestety. Koniec urlopu.
koniec rajzy. Jutro trzeba wstawać do roboty. Ale w sumie dobrze, że się to kończy już. Fajrant.